Cześć, witam Was bardzo gorąco ponownie na moim kanale. W dzisiejszym filmiku będą perfumy tanie, które poznałam w 2023 roku. Będą zapachy już od 20 zł, a naprawdę świetne. Będzie top 15 perfum, które bardzo mi się spodobały w 2023, a kosztowały niewiele. Więc jeżeli taki film Was interesuje, bardzo gorąco zapraszam Was do oglądania dalej. Zacznę od perfum, nad którymi bardzo długo się zastanawiałam, dlatego że wtedy, kiedy poznałam ten zapach w internecie, okazało się, że ja nie przepadam za perfumami różanymi, ale po pewnym czasie, kiedy kupiłam te perfumy i inne, które mam w swojej kolekcji, perfumy z różą, zmieniłam zdanie. Mowa tutaj o perfumach marki Shop Art Love. Jest to bardzo piękny zapach za niewielkie pieniądze. Perfumy, które pachną drogo, na pewno drożej niż kosztują. Mamy tutaj mnóstwo róż. Tych róż jest kilka, ale oprócz tego jest cynamon, pieprz, jaśmin, kakao, miód, fasola tonka, patchouli. Perfumy przepiękne, perfumy na pewno eleganckie, na pewno spodobają się kobietom, które bardzo lubią perfumy różane. Zapłaciłam za nie sto kilka złotych, tak mi się wydaje. Ja wiem, że tu nie wszystkie perfumy będą takie, wiecie, do 100 złotych, bo trafią się też perfumy powyżej 100, ale i tak uważam, że to jest tani zakup i tak uważam, że są to perfumy, które śmiało można przeleć do butelki z droższymi perfumami i nikt nie powie, że jest to tani, tandetny zapach. Perfumy, które się zmieniają, raz pachną różą taką delikatnie marmoladową, raz taką świeżą różą, podbite fasolą tonką, oprószone kakaem, przepięknie układają się na skórze. Bardzo gorąco polecam, jeżeli lubicie różowe zapachy, to wydaje mi się jest must have, jeżeli chodzi o tego typu perfumy. Na pewno będziecie zadowolone, jeżeli różowe zapachy są Wam po drodze, to jest zapach, który gorąco Wam polecam. Jeżeli jesteście fankami zapachów bursztynowych, to myślę, że te perfumy, które za chwilę Wam pokażę, też Wam się spodobają. Mowa tutaj o zapachu marki Grę i to jest Etude de Grę. Perfumy, które są przepiękne, bursztynowe, ale mamy też tutaj przełamanie bursztynu takimi nutami jak rozmaryn, fiołek, bergamotka, cynamon, róża. Patchouli labdanum, bo te nuty zapachowe występują w tym zapachu. Zapach przepiękny, zapach słodki, ale też z pazurem. Perfumy, które na pewno spodobają się paniom, które uwielbiają zapachy bursztynowe. Wydaje mi się, że to jest taki zapach, który nie będzie przeszkadzał, nie będzie narzucał się otoczeniu, ale też sprawiał, że będziecie pachniały elegancko. I wydaje mi się, że to też są perfumy może nie na lato, ale na pewno na trzy pory roku, czyli wiosna, zima i jesień będą dobre. Poza tym zbierają komplementy. Osoby z naszego otoczenia, przynajmniej z mojego, pytają, czym pachnę, więc na pewno jest to zapach zwracający uwagę otoczenia, wodzący za nos, więc perfumy bursztynowe marki Grę, za które zapłaciłam nie wiele, bo to jest tester. Ja kupiłam go za 70 kilka złotych, a na pewno pachnie drożej niż kosztuje, więc jeżeli lubicie zapachy bursztynowe, to gorąco Wam te perfumy polecam. O tych perfumach też już Wam mówiłam. To jest zapach za 20 kilka złotych, kupiony na Allegro. Mianowicie mowa tutaj o perfumach marki Avon i to jest I Marie Original. Przepiękny zapach. Mamy tutaj aldehydy w otwarciu, ale te aldehydy nie są mydlane, nie są dłe. Nie jest to zapach retro, bo aldehydy kojarzą się jednak z zapachami retro. On ma delikatny wydźwięk retro, ale to jest taki delikatny wydźwięk. Można je porównać, chociaż to nie jest to samo absolutnie, ja nie mówię, że to jest ta sama klasa, do zapachów marki Guerlain, do zapachów marki Chanel. One mają coś wspólnego, to jest jakiś delikatny, wspólny vibe. Oprócz aldehydów mamy cytrusy, mamy irys, różę, jaśmin, patchoulię, bursztyn i wanilię. Perfumy przepiękne, kto kupił je chwali z mojego polecenia. Nie muszę o nich dużo mówić, naprawdę mnie zachwyciły. Nie wierzyłam, że ten zapach mi się spodoba, natomiast jak dotarły do mnie, okazało się, że to jest przepiękny zapach za grosze i warto go mieć w swojej kolekcji.
Perfumy, które za chwilę Wam pokażę, są już długo na rynku i przyznam szczerze, że zastanawiałam się też długi czas nad tym zakupem. Nie wierzyłam, że te perfumy mi się spodobają, a jednak. A co mnie skłoniło do zapachu? Ano to, że na Fragrantice ten zapach porównywany był m.in. do słynnego, niszowego zapachu marki Carner Balcerona Tardes. Mowa tutaj o perfumach marki Joop i to jest Joop Le Bain. Chociaż początek tak średnio mi się podoba, nie jest... Tak dobry moim zdaniem jak baza. Baza jest pudrowo-migdałowa. Wydaje mi się, że ten efekt właśnie, czyli ta końcówka, czyli ta baza jest porównywana do Tardes Carner Barcelona. Ale co my tu mamy? Mamy tutaj aldehydy, które może dlatego, że są w głowie, to troszeczkę mi przeszkadzają, ale to jest taki krótki efekt. Potem jest jaśmin, cytrusy, drzewo sandałowe, cedr, róża, fasola tonka, wanilia, bursztyn, piżmo i patchouli. Na pewno zapach na każdą porę dnia i na każdą porę roku, jak również do łóżka. Można go sobie prysnąć wieczorem po kąpieli, bo sama nazwa wskazuje Le Bain, czyli taka kąpiel, więc wtedy będziemy pachniały tak przytulnie, miło. Drzewo sandałowe sprawia, że ten zapach jest kremowy. Fasola tonka właśnie chyba, wydaje mi się, nadaje tej migdałowości. Nie ma tutaj migdała, ale właśnie tonka sprawia, ta tonka delikatnie migdałowa, że mamy tutaj jakąś taką migdałową pudrowość. Nie wiem, jak to określić. Bardzo tanie perfumy, zapłaciłam za nie, nie pamiętam już, ale gdzieś 60 kilka złotych na Allegro. Warto je mieć w swojej kolekcji, jeżeli tego typu perfumy, takie nie kwiatowe, nie owocowe, ale inne, kremowo, migdałowo, tonkowo, różane Wam się podobają, to bardzo gorąco polecam Joop Le Bain. Marki Dossier nie muszę Wam przedstawiać, wiem, że piszecie mi różnie, jedni chwalą, drudzy ganią. Mimo wszystko uważam, że jest to bardzo ciekawa marka, dlatego że marka Dossier produkuje swoje perfumy w dużej mierze z naturalnych składników, więc dla tych, którzy wolą tego typu perfumy, to jest dobra wiadomość. Pokażę Wam dwa zapachy, które poznałam w 2023, bo już wcześniej w 2022 poznałam tę markę i kupiłam kilka perfum. Mianowicie mowa tutaj o dwóch zapachach. Pierwszy z nich to jest Amber Richard i to jest klon, to jest inspiracja zapachem Toma Forda Lost Sherry. Szczerze Wam powiem, piękny. Tutaj mamy wiśnię. Wiśnia jest z goryczką, z takimi jakby pestkami, czyli przypomina taką nalewkę, z pestkami, która jest bardziej gorzka niż słodka, ale słodycz też tutaj występuje, więc nie jest to zapach na pewno wytrawny. Przepiękny, bardzo ładnie się utrzymuje na skórze. Może nie jest tak piękny jak Tom Ford Lost Sherry, ale i tak uważam, że warto go mieć. Tym bardziej, że macie tutaj dobry zapach za ułamek ceny, bo można je dostać za 40 kilka złotych, tak mi się wydaje, a może trochę więcej, teraz nie wiem. Więc ten zapach również mam, lubię go i gorąco Wam polecam. Natomiast drugi zapach tej marki to jest Woody Chestnut. Wydaje mi się, że to nie jest tak dobrze widoczne tutaj, może światło się delikatnie odbija. To są z kolei perfumy zainspirowane zapachem Maison Margiela Replica The Fireplace. Bardzo mi się ten zapach podoba w oryginale, no ale są drogie i też no nie wiem, czy chciałabym mieć całą butelkę w swojej kolekcji oryginalnych perfum, dlatego że... Wiecie, dzisiaj mi się taki zapach podoba z takim dymem, natomiast no, za jakiś czas może mi się przestać podobać, więc wolałam kupić na razie inspirację, żeby zobaczyć, czy w ogóle chciałabym nosić tego typu perfumy. Powiem tak, przepiękny zapach. Wydaje mi się, że te perfumy również mogą Wam przypaść do gustu. Kosztują również niewiele. Nie wiem, czy jeszcze dostaniecie. Mam nadzieję, że tak. Więc jeżeli tego typu klimaty są Wam po drodze, to gorąco polecam Dossier Woody Chestnut. Kolejny zapach, który poznałam w 2023, to jest z kolei marka Yves Rocher. Jeżeli chodzi o markę Yves Rocher i markę Avon i Oriflame, to powiem Wam szczerze, że najbardziej chyba podobają mi się zapachy właśnie marki Yves Rocher. Z małymi wyjątkami z tych marek poprzednich, które wymieniłam, na przykład Avon, pokazywałam Wam te Imari, czy tam Imari Original, które bardzo mi się podobają. Natomiast mało jest takich zapachów marki Avon czy Oriflame, które by we mnie wzbudziły jakiś zachwyt. Natomiast jeżeli chodzi o Yves Rocher, to oni mają sporo ciekawych perfum. Ja mam kilka i powiem szczerze, że te, które mam, naprawdę bardzo lubię. Mowa tutaj też o zapachu, który jest zapachem szyprowym. Nazywa się Come On Evidence. Perfumy, które miały już swoją premierę dawno temu,
Natomiast potem chyba były kolejne wydania tych perfum, tak mi się wydaje, to chyba jest ostatnie, z tego co się orientuję. Jest to szyp. Zapach, który ma w swoim składzie fiołek, gałkę muszkatołową, bursztyn, różę, konwalię, jaśmin, paczulę, mech, piżmo, nuty drzewne i pralinę. Powiem Wam szczerze, nie wyczuwam tych wszystkich nut zapachowych, które przed chwilą Wam wymieniłam. Natomiast na pewno jest to zapach szyprowy. Na pewno czuję tutaj mech, który ładnie podbija wszystkie składniki. I to jest taki zapach. Może nie jest jakiś odkrywczy, może nie jest jakiś, no nie wiem, cudowny. Nie wszystkim może się spodobać, więc też radzę przetestować przed zakupem. Ale to jest tego typu zapach, według mnie, który będzie pasował zarówno paniom młodym, jak i paniom dojrzałym. Nawet panie po 20 roku życia, jeżeli chcą się zetknąć z szyprowymi zapachami, chcą mieć jakiś szyprowy zapach, ale niekoniecznie z takich ciężkich, mocnych szyprów, no to ten wydaje mi się, że może być dobrym wyborem. I tutaj jest to też taki zapach, który będzie pasował na każdą porę roku, na każdą porę dnia. Może to być do pracy zapach, może być zapach na wieczór, może być zapach, nie wiem, po prostu w domu. No i wtedy też wydaje mi się, że będziecie pachniały ładnie, elegancko. Jest to na pewno zapach elegancki, zapach do białej koszuli, ale nie tylko do białej koszuli, również może być na przykład do takich codziennych, casualowych ubrań, tak mi się wydaje, więc te perfumy też, powiem szczerze, że bardzo mi się podobają i będę ich używać z czystą przyjemnością nadal i uważam, że to jest też dobry zakup 2023 roku. Jeżeli jesteście fankami Coco Mademoiselle, ja już o tych perfumach mówiłam, które za chwilę Wam pokażę, wszelkiej maści, czyli Coco Mademoiselle, woda perfumowana, toaletowa i on tense, to polecam Wam perfumy marki Ajmal i to jest Raindrop. Zapach, który naprawdę jest niesamowicie podobny, moim zdaniem, do wody toaletowej. Na pewno są te różnice, na pewno nie jest to tak no, drogi, jeżeli chodzi o składniki zapach, natomiast w pewnym momencie on na mojej skórze robi się identyczny. Więc jeżeli nie chcecie wydawać zbyt dużo na wodę toaletową Coco Mademoiselle Chanel, to polecam Wam perfumy Ajmal marki Raindrops, ponieważ one pachną bardzo, ale to bardzo podobnie, zbierają masę komplementów, są niesamowicie trwałe, bardzo długo się utrzymuje na mojej skórze. Moja woda toaletowa, oryginalna Coco Chanel Mademoiselle, nie utrzymuje się tak długo jak te. Bardzo ładnie pachną i gorąco Wam polecam. Kolejne perfumy nie są dla wszystkich. To jest zapach dla miłośników tego typu perfum, jak Chanel Premier, jak Guerlain L'Heure Bleue. Dlatego, że jest to zapach jednak z wydźwiękiem takim delikatnie retro. Mowa tutaj o zapachu współczesnym, bardzo tanim, bo ja za niego zapłaciłam 100 zł czy 120, jakoś tak do 120 zł, a to jest duża butla. Oscar de la Renta Esprit. Perfumy, na którymi też się długo zastanawiałam. Dowiedziałam się o nich z zagranicznego YouTube'a i postanowiłam kupić w ciemno. Powiem szczerze, że to jest ciężki zawodnik nawet dla mnie, dlatego że one są bardzo mocne. Ja jak przedstawiałam Wam te perfumy, bo kiedyś już o nich mówiłam, powiedziałam, że wydaje mi się, że są słabsze, że tak mi się wydaje, że tak powiedziałam, ale też nie jestem do końca pewna, bo nie sprawdziłam tego filmiku. I tak mi się też wydawało, że one nie będą takie mocne. Po nagraniu tego filmu psiknęłam sobie po dwa takie psiki z każdej strony, poszłam do sklepu i powiem szczerze, że ja w sklepie sama od siebie tak mocno czułam te perfumy, że mnie przytłoczyły i martwiłam się, że otoczenie będzie, no może, no niezbyt będzie się otoczeniu ten zapach na mnie podobał, chociaż jest to zapach piękny, tak jak powiedziałam, nawiązujący do Chanel Premier, nawiązujący do L'Heure Bleue, chociaż absolutnie Guerlain, chociaż absolutnie to nie jest to samo. Mamy tutaj cytrusy, mamy irys, fiołek, kwiat pomarańczy, tuberozę, heliotrop, fasoletonkę, piżmo ambre i wetywerię. Naprawdę perfumy pachną dobrze. Pachną drożej niż kosztują moim zdaniem. Jeżeli miałybyście je na sobie, to nie wiem, czy ktoś nie zapytałby Was, czy macie na sobie zapach na przykład marki Guerlain, czy macie na sobie zapach marki Chanel, chociaż ja absolutnie nie porównuję tych perfum drogich do tych, że są identyczne. Natomiast jakiś pewien wydźwięk one mają, jakieś wspólne DNA z tamtymi zapachami. Przepięknie się układają na skórze, ewaluują, długo się utrzymują, są mocne, trwałe, naprawdę bardzo, bardzo ciekawy zapach, ale mówię, dla miłośników gatunku, na pewno nie dla wszystkich.
Następne perfumy, które Wam pokażę, które poznałam w 2023, właściwie kupiłam w 2023, a znam je od dawna, ponieważ jest to stary zapach. To są perfumy marki Cerutti i to jest Cerutti 1881. Przepiękne perfumy. Powiem Wam, że kiedyś miała je moja siostra, one mi się bardzo podobały i postanowiłam powrócić do tego zapachu. I tak naprawdę jest to zapach przepiękny, ponadczasowy, elegancki, kwiatowy, bo to jest kwiatowiec, tak typowy kwiatowiec, kwiatowo-pudrowy zapach, o tak. Ja za kwiatowymi zapachami nie przepadam. Musi być jeszcze jakaś owocowość pewna, coś w tym zapachu musi być, żeby mi się spodobał. Natomiast ten podoba mi się bardzo. Długo się utrzymuje na mojej skórze, pięknie się rozwija. No i myślę, że tego zapachu nie muszę nikomu przedstawiać. Wiele osób go zna. Jeżeli nie znacie, to przetestujcie. Nie wiem, jak długo jeszcze będzie na rynku możliwe, że ten zapach zostanie wycofany. Więc jeżeli chcecie mieć świetne perfumy za grosze, to polecam Cerutti 1881. Te perfumy, o których za chwilę powiem, też chciałam mieć od dawna. Szukałam ich, były, znalazłam, potem się okazało, że zbyt długo się znawiałam, znikły ze sklepów internetowych i z Allegro. Jakiś czas temu szukałam innego zapachu tej marki, a znalazłam te, o których marzyłam i chciałam je mieć. Mowa tutaj o perfumach marki Ted Lapidus i to jest White Soul Gold and Diamonds. Perfumy, które stworzył Francis Kurdjian, bardzo dobry nos perfumeryjny, on m.in. tworzył dla Barbery, dla Elisab i dla innych jeszcze marek. No i ma też swoją markę Francis Kurdjian, którego perfumy są znane na całym świecie. Jeżeli chodzi o ten zapach marki Ted Lapidus, no to wiadomo, nie jest to zapach aż tak drogo pachnący. Tutaj się wyczuwa, że te składniki nie są aż takie powiedzmy bogate, natomiast i tak zapach bardzo mi się podoba. Te perfumy kupiłam, dlatego że one są podobne na Fragrantice, przynajmniej Fragrantica to podaje i wiele osób, których opinie słyszałam na temat tych perfum, że jest to zapach nawiązujący do Alienów, ale głównie do Alien Essence Absolute, który został wycofany, który kosztuje bardzo dużo. No i też nie wiem, czy chciałabym go mieć w swojej kolekcji. Co tutaj mamy, słuchajcie? Mamy tutaj neroli, mandarynkę, jaśmin, kwiat pomarańczy, bursztyn, orchideę, heliotrop. Jest to zapach na pewno z jaśminem. Wyczuwa się jaśmin. Ja mam dzisiaj go na przedramieniu, więc i też na sobie, więc przypomnę sobie jeszcze go. No nie jest może tak bardzo długotrwały, kilka godzin się na skórze utrzymuje, natomiast co mi się w nim podoba, to to, że ja nie przepadam za alienami. To to, że tutaj ten jaśmin jest połączony tak z bursztynem, tak fajnie to wszystko jest zmiksowane, że on jest taki troszeczkę dymny, troszeczkę taki oleisty, bym powiedziała, tłusty aż od tych składników. Ma też taki delikatnie migdałowy wydźwięk, pudrowy. Ten bursztyn jest naprawdę tutaj bardzo ciekawie podany. Jest to słodki zapach, więc też chcę, żeby to było jasne. I on jest według mnie delikatniejszy od alienów. Jeżeli z alienem Wam nie po drodze, ale z kolei podobał Wam się kiedyś, wąchałyście, miałyście albo chciałyście mieć Alien Essence Absoluto, ten zapach Wam polecam. Myślę, że warto się z nim zapoznać. Jeżeli nie lubicie jaśminu, to też nie wiem, czy Wam przypadnie do gustu, ale jeżeli jesteście miłośnikami jaśminu, chcecie mieć perfumy tanie, no nie mówię, że pachnące drogo, bo tak nie jest, ale ciekawe, naprawdę ciekawe, to polecam Wam Ted Lapidus White Soul Gold and Diamonds. Te perfumy też mnie zauroczyły. Mowa tutaj o zapachu arabskim, to jest Maison Alhambra. Mówiłam wcześniej Maison, faktycznie dobrze mi zwróciłyście uwagę. To jest chyba, nie wiem, z francuska Maison Alhambra, nie mam pojęcia. W każdym razie zapach nazywa się Baroque Satin Oud. I jest to inspiracja zapachem właśnie tego perfumiarza, o którym wcześniej Wam powiedziałam, Francisa Kurdjiana, jego perfum Oud Satin Mood, chyba tak one się nazywają. Naprawdę przepiękne perfumy. Ja nie będę już ich oceniała pod względem, czy one są podobne i na ile są podobne. Na pewno podobieństwo jest, ale one są przepiękne. To jest zapach, który w swoim składzie zawiera różę, oud, wanilię,
I wydaje mi się, że to jest głównie wyczuwalne w tych perfumach. Zapach otulający, mocny, długo się utrzymujący, jeżeli lubicie tego typu klimaty. Ale ud tutaj nie jest taki mocny, nie jest taki nachalny jak w niektórych perfumach arabskich. To polecam Wam go bardzo gorąco. Ja za niego zapłaciłam 70 zł. On teraz już chyba kosztuje drożej. Widziałam za 120 zł na Allegro. Ale i tak wydaje mi się, że warto. To jest duża pojemność. Zima, jesień, wczesna wiosna to jest czas na ten zapach. Długo się utrzymuje, tak jak powiedziałam, projektuje. Pięknie pachnie, jest komplementowany, a kosztuje niewiele. Wiosną albo wczesnym latem kupiłam te perfumy. To jest marka Zara i ciężko już je dostać. Zapach nazywa się Go Fruity i to są perfumy, które nawiązują z kolei do Barbery Hair. Jest to bardzo duże podobieństwo. Natomiast one mi się lepiej nosiły niż Barbery Hair woda perfumowana, bo one do wody perfumowanej nawiązują. Naprawdę świetny zapach, długo się utrzymuje, jest ten vibe zachowany rzeczywiście, jest komplementowany, jest taki radosny, optymistyczny, owocowo-kwiatowy, naprawdę piękny zapach za grosze. Jeżeli dostaniecie gdzieś jeszcze na Allegro, bo jeszcze może można dostać gdzieś w dobrej cenie, to polecam Wam Go Fruity od marki Zara, bo jest naprawdę przepiękny zapach za niewielkie pieniądze. I powrót do marki Yves Rocher, perfumy, które uwielbiam też. To jest zapach Soul Elixir Boy Sensuel. Perfumy, które poznałam też dzięki zagranicznemu YouTube'owi. Skład tego zapachu jest krótki, bo mamy tutaj irys, wanilię i patchoulę. Ten zapach nie jest tak mocno zmieniający się, raczej jest liniowy, ale to mi w ogóle nie przeszkadza, dlatego że od początku do końca ja czuję wszystkie składniki. Może trochę ta pudrowość irysowa później jest troszkę większa, natomiast on pięknie wybrzmiewa na skórze. Jeżeli jesteście miłośniczkami patchouli, to Wam gorąco polecam, przetestujcie. To jest starsza wersja, natomiast mam również wersję taką obecną i powiem Wam szczerze, że tamta jest mocniej dymna, mocniej taka, nie wiem, bursztynowa nawet bym powiedziała. Nie wiem dlaczego tak ten zapach został podany, trochę inaczej niż ten. Tutaj naprawdę składniki są świetnie zmieszane. Nie dla wszystkich, dla osób, które lubią patchoulę, dla osób, które lubią zapachy delikatnie pudrowe z irysem, z wanilią. Wanilia nie jest tu ani zbyt mocna, nie jest zbyt ulepny, nie jest taki bardzo słodki. Chociaż ten wanilię się wyczuwa w tych perfumach. Naprawdę bardzo ciekawy zapach za grosze. Cieszę się, że w 2023 poznałam te perfumy. I ostatni zapach bardzo tani. Bardzo tani. Ja go kupiłam chyba za 18 zł. I o tych perfumach też już Wam mówiłam. Przepiękny klon perfum Dior Addict Mia od Jodeimy. Marka Jodeima robi bardzo dobre perfumy. Powiem szczerze, że kupiłam ostatnio jeszcze dwa ich zapachy, ale o tych zapachach powiem Wam w którymś z filmików. No ten jest przepiękny. Uwielbiam ten zapach. To jest moje drugie opakowanie. Ja je poznałam chyba pod koniec 2022. Używałam wieczorami czy na jakieś wyjście, bo to jest zapach raczej wieczorowy. Natomiast on jest tak piękny. Ciemny płyn, więc tutaj też trzeba uważać, jeżeli macie jasne ubrania. Natomiast szalenie mi się te perfumy podobają. Nawet jeszcze bardziej niż obecny Addict, który jest już tak okrojony, można powiedzieć, z tych składników i okrojony, jakby zreformułowany, nie jest taki upojny i taki piękny, jak był na początku. Natomiast te są piękne. No nie będę przedstawiać, słuchajcie, nawet nie wiem, co powiedzieć. Ten zapach naprawdę, ale to naprawdę pachnie pięknie, długo się utrzymuje. Niezmiernie mi się podoba. To jest też jeden z tych zapachów, który w 2023 niesamowicie mi się spodobał i uważam, że dobrze zrobiłam, że go kupiłam. Jak widzicie, mam różne perfumy. Mam perfumy droższe, ale mam też perfumy tanie, które warto poznać, dlatego że nie zawsze tanie perfumy są złe, a drogie perfumy są dobre, bo to jest różnie. Same wiecie, że interesujecie się zapachami. Żegnam się z Wami, moi kochani. Do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.